Jeżeli chodzi o samego seletrona, jeżeli tutaj byśmy zobaczyli od dołu, to mamy tutaj zamontowane, zamontowane w tej chwili cztery dysze: to jest dysza RSM-u, dysza IDKT, dysza LU i dysza ID injektorowa. Jeżeli chodzi o konfigurację tych dysz, był to mój pomysł, aby tak skonfigurować. Dysza IDKT ma rozmiar 03, dysza LU też ma rozmiar 03. Dysza LU jest to dysza, która robi tak zwaną tą mgiełkę, drobną kropę, jest to tylko 0,3. A dlaczego 03? Ponieważ komputer ma możliwość dołączania następnej dyszy. Jeżeli chciałbym jechać szybciej opryskiwaczem, jeżeli mam odpowiednią mocą pompę, a taka jest już zamontowana, po prostu w trakcie oprysku komputer stwierdza, że na jednej dyszy już jest za mały wydatek cieczy, więc załącza nam z automatu drugą, następną dyszę. Robi się tak błyskawicznie, że to jest ułamek sekundy, tylko widzę, że nagle ten mgiełka się powiększyła, bo jest druga dysza i... Nie mogłem zamontować dysz na przykład 0,4 jakiś większych, bo pompa fizycznie by nie wydoliła już wówczas, tak? Więc dzięki temu, że mam y, dwa rodzaje dysz, y, wziąłem je troszeczkę mniejsze, ale po prostu komputer dołącza mi drugą dyszę. Efektem, takim bardzo ciekawost, y, taką ciekawostką chciałbym się podzielić, którą zauważyłem i której nikt z nas nie wiedział, to dysza i DKT jest troszeczkę dyszą taką też przeciwznoszeniową. Ona ma ten strumień takiego trójkąta. Dysza LU ma mgiełkę, ale mgiełka jest bardzo podatna na wiatr, na, na takie wiarunki wieczne. W momencie, gdy załączam dyszę IDKT, zauważyłem, że ta dysza Osłania swoim strumieniem cieczy, osłania mi mgiełkę. To w ogóle tego nikt nie przewidział wcześniej, bo, bo to po prostu wyszło w trakcie jakby użytkowania. To jest taka ciekawostka, że w momencie, gdy pryskał na przykład na słodyżka rzepakowego, na stąkę ziemniaczaną, na pryszczarka kapustnika, na jakieś robaczka, który po prostu ma być trafiony tą kropelką wody, a chce szybciej pojechać, bo zależy mi na czasie, bo ma mało czasu to załączam dwie dysze jednocześnie, daję większą, st strumień wody cały czas jest ten sam w komputerze, ale po prostu mogę szybciej jechać. Druga rzecz, jeżeli w, e, w ziemniakach e, jest wymagany oprysk, aby dać 400 litrów wody na hektar, jeżeli w rzepaku jest wymagane, aby przy fungicydzie zastosować też na przykład 400 litrów wody na hektar, do tej pory nie mogłem tego zrobić, bo miałem małą beczkę. Dzisiaj mam beczkę dużą, duży zbiornik, więc mogę sobie pozwolić na ten komfort oprysku bardzo precyzyjnego, bardzo dokładnego. Więc daję, daję mu załączam w komputerze dawkę 370 litrów wody na hektar, daję 400 litrów wody na hektar. Oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, bo jeżeli roślina jest mała, rzadka, no to nie ma potrzeby, ale jeżeli łan jest już gęsty, jeżeli pryskamy na opadanie kwiatka w rzepaku, gdzie mamy gęsty, mocny łan rzepaku, to zależy nam, aby ta roślina była jak najbardziej pokryta, jeżeli pryskamy pszenicę, Pryskamy żyto, które jest gęste, mocne i pryskamy już je na kłos. To zależy nam, aby całość rośliny była pokryta cieczą, żeby wszystkie liście były pokryte. Więc dzięki temu, że dam większą ilość wody na hektar, mam jakby lepsze zlanie tego łanu. Naprawdę zauważyłem to dużo lepsze efekty wówczas działania i środków herbicydów tak samo jeżeli chodzi o opryski na chwasty i tak samo e, jeżeli chodzi o jakieś nawożenie dolistne po prostu e, mogę sobie pozwolić na mniejsze stężenie cieczy roboczej ale dzięki temu e, daje większą ilość wody i jest efekt po prostu tego zlania tego jakby dokładnego pokrycia to z takich ciekawostek e, i więc jeżeli tutaj podsumowując w system Celetron, naprawdę nie ma się czego obawiać kwestia jest tylko umiejętnego jakby dbania też o to, no staram się, aby ten opryskiwacz w miarę możliwości oczywiście chować pod dach, żeby nie stał Cały rok pod, pod chmurką, oczywiście w sezonie jest to ciężkie, no bo jeżeli opryski robimy praktycznie dzień w dzień, bo, bo musimy czy to ziemniaki opryskać, czy jakieś inne uprawy, więc dość często zmieniam, więc nie zawsze jest chowany, ale jak widzicie instalacja jest solidnie zrobiona, dzięki tej solidnej belce jest to wszystko tutaj dość solidnie zamontowane i po prostu póki co żadnych awarii nie miałem.